Czworościenie foremnym, którego krawędź ma długość A, kąt alfa jest kątem nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Czyli kąt alfa to będzie na przykład to. Kąt między krawędzią boczną a wysokością tutaj podstawy, czyli tą lekko szarą wysokością. Obliż wartość wyrażenia cosinus kwadrat 90 minus alfa, odjąć cosinus kwadrat alfa. Teraz tak, czym jest cosinus 90 minus alfa? Ze wzorów redukcyjnych wiemy, że cosinus 90 minus alfa to jest sinus alfa. Czyli możemy sobie wartość tego wyrażenia zapisać w sposób równoważny jako cosinus kwadrat 90 minus alfa zamieniamy na sinus kwadrat alfa, odjąć cosinus kwadrat alfa. I mamy obliczyć wartość na przykład takiego wyrażenia. No i teraz jak tego dokonać? Na początku musimy wiedzieć dokładnie, co to jest czworościan foremny. To jest taki ostrosłup, w którym wszystkie krawędzie mają tę samą długość. Niech to będzie A, tak jak tutaj w treści zadania jest powiedziane. Mamy na myśli też krawędzie boczne. Czyli wszędzie mamy A, wszystkie ściany w takim razie są trójkątami równobocznymi. No i teraz zobaczmy. Jak znaleźć sinus, jak znaleźć kosinus kąta alfa? Musimy na początku znaleźć długość tego odcinka. Ten odcinek, może ja wprowadzę tutaj oznaczenia A, B, C, D i tutaj damy sobie S. Odcinek CS to jest promień okręgu opisanego. To jest długość promienia okręgu opisanego. Jak zajrzymy do tablicy, przy trójkącie równobocznym znajdziemy informację, że promień okręgu opisanego to są 2/3 wysokości trójkąta równobocznego. I w tej samej tablicy znajdziemy wzór na wysokość trójkąta równobocznego. Wysokość trójkąta równobocznego to było, już zapisuję, to jest A pierwiastków z 3 na 2. Czyli promień to będzie 2/3 razy A pierwiastka z 3 na 2. Te dwójki się skracają, mamy A pierwiastka z 3 na 3. Czyli nasz promień to jest A pierwiastka z 3 na 3. Podpiszmy sobie ten odcinek. Mam tutaj A pierwiastka z 3 na 3. Teraz tutaj mamy wysokość DS. Jak ją policzyć? W tym celu wyciągnijmy sobie na bok trójkąt DSC. Powiedzmy w tym stylu DSC. Tutaj zaznaczamy kąt prosty. Odcinek SC już znamy, bo to jest A pierwiastków z 3 na 3. Odcinek DC też znamy, bo to jest A, bo wiemy, że mamy czworościan foremny. I tu jest nasza wysokość. Teraz tę wysokość uzależnimy od A, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Czyli H kwadrat plus A pierwiastków z 3 na 3 do kwadratu daje nam A do kwadratu. Czyli H kwadrat to jest A kwadrat, odjąć A pierwiastków z 3 na 3 do kwadratu. Czyli nasze H kwadrat to będzie A kwadrat, odjąć A pierwiastków z 3 na 3 do kwadratu, czyli będziemy mieli 3A kwadrat na 9. Czyli to jest tak naprawdę odjąć 1/3 A kwadrat. Czyli mamy A kwadrat, odjąć 1/3 A kwadrat, to są 2/3 A kwadrat tutaj. Pierwiastkujemy stronami, czyli mamy nasze H, to jest pierwiastek z 2/3 A kwadrat, czyli to jest pierwiastek z 2/3 A, wyciągnęliśmy A poza pierwiastek, czyli można to zapisać jako pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3 A, usuwając niewymierność, czyli mnożąc górę i dół przez pierwiastek z 3, możemy to zrobić jako pierwiastek z 6 przez 3 A. Nasze H to jest pierwiastek z 6 na 3 A. Podpiszmy sobie na tym rysunku, to nasze H to jest pierwiastek z 6 na 3 A. I teraz, mając już ten nasz tutaj trójkąt DSC, znamy wszystkie boki, czyli tu jest pierwiastek z 6 na 3 A. Tutaj znajduje się nasz kąt alfa. W takim razie, korzystając z tego trójkąta DSC, sinus kąta alfa, to jest to, co naprzeciwko kąta alfa, czyli pierwiastek z 6 na 3 A, czyli to jest to, do przeciwprostokątnej, czyli do A, to nam się skraca i mamy pierwiastek z 6 na 3.
Natomiast cosinus kąta alfa to jest stosunek przy prostokątnej stojącej przy kącie alfa, czyli a pierwiastka z 3 na 3 do przeciwprostokątnej, czyli do a. A nam się skraca i mamy tutaj pierwiastek z 3 przez 3. No i zobaczmy, mieliśmy znaleźć, czyli wyrażenie cosinus kwadrat 90 minus alfa minus cosinus kwadrat alfa. My powiedzieliśmy sobie, że cosinus 90 minus alfa przychodzi nam w sinus alfa, czyli szukamy wartości wyrażenia sinus kwadrat alfa minus cosinus kwadrat alfa. Sinus to jest pierwiastek z 6 na 3 do kwadratu. Odjąć cosinus, czyli pierwiastek z 3 na 3 do kwadratu. Mamy zatem 6 dziewiątych, odjąć 3 dziewiąte. 6 dziewiątych, odjąć 3 dziewiąte, czyli mamy 3 dziewiąte, czyli 1 trzecią. I to jest odpowiedź. Może zapiszemy cosinus kwadrat 90 minus alfa. Odjąć cosinus kwadrat alfa to się równa 1 trzeciej.